Siema, jedziemy na zawody balonowe do Nowego Targu polatać między balonami. Paralotniami. Motoparalotniami. O, motoparalotniami. Tak, jest godzina 23.10, a my już to nagrywamy o 40 minut, więc trochę nam się języki plączą. Ale jadę ja, jedzie Michał, a Lojak jest już na miejscu. No bo zawsze musi być pierwszy. No, mamy jeszcze 14 minut, także mamy nadzieję jeszcze złapać trochę snu. W sumie słońce będzie wstawało, o 7 jest odprawa, także wyśpimy się, jak te nasze standardy. Dzień, ranek już za nami, trochę żeśmy odpoczęli w pokoju, zjedliśmy śniadanie. Teraz jedziemy na odprawę, która będzie o godzinie 14, a o 15 będzie kolejna konkurencja. I mamy nadzieję na kolejną porcję super wrażeń i wspaniałych zdjęć.
niedzielny poranek przywitał nas pięknym słońcem. Zobaczcie, jest 9:20, lekka chmurka, górki super widać. Także mamy dzisiaj nadzieję też polatać. A jak będzie, to się przekonamy za niedługo.
Jak się latało? Super. Tyle balonów na raz to ja jeszcze z bliska nigdy nie widziałem. Boże, jak to wygląda? Dzień dobry, tak dzień się dobry, nazywało. Tak, dzień tak dobry. Się nazywało. Witamy was serdecznie w niedzielę 21. Pierwszy. Gdzieś tak. Luty. No i co dobre musi się kiedyś skończyć. Świetnie sobie polataliśmy, fajnie się bawiliśmy. Ostatni tutaj możecie zobaczyć w tle balon ląduje. Albo wylądował, a jeszcze ląduje. My też już spakowani. Tak, zaraz wracamy do domu. 5 godzin jazdy, ale naprawdę warto było. Zresztą zobaczcie, jakie widoki tam z tyłu. Piękne Tatry. Z góry jeszcze ładniejsze. Tak, zdecydowanie, gdy polecieliśmy wyżej, przejrzystość dużo lepsza. Zresztą, co ciekawe, dzisiaj ta konkurencja ostatnia balonowych zawodów pokazała, jak te balony naprawdę mogą zmieniać kierunki. Bo o wysokościach nie mówimy, czy nie? Całe dwa dni były takie, wczoraj też był łokieć i też polecieli tam i z powrotem, nie? No ja to się zdziwiłem, że to w ogóle tak na początku poleciał w jedną stronę lotniska, na drugą, potem do góry, z powrotem jeszcze wylądował w tym samym miejscu, co wystartował. A niby latają tylko z wiatrem. No i możecie uwierzyć, że balony tak zwane racingowe, takie małe, smukłe, potrafią lecieć 10 metrów na sekundę do góry i z taką samą prędkością opadać. To jest po prostu kosmos. My mamy duże wznoszenia, ale po prostu przy tych racerach nie jesteśmy w stanie ich dogonić. I te łyżeczki tam. Tak. Coś wspaniałego. Polecamy wszystkim. W ogóle piękna sceneria, piękne warunki pogodowe. Po prostu dzień dziecka taki. Super lotnisko. Dzięki w ogóle. Tak. Dziękuję, że mogliśmy polatać. Dziękujemy zarządzającym i mam nadzieję, że jeszcze tu przyjedziemy, bo że tak powiem, perspektywa polatania w lecie o wschodzie słońca w takiej scenerii z czymś tam za plecami, no to będzie wspaniała bajeczka. Przygoda. Do balon następnego. Wylądował, my też uciekamy. Cześć. Pozdro. Jem GoPro. No, a GoPro nie ma.